kinie Złote Teresy odbyła się uroczysta premiera serialu Krew z krwi. Obraz ten będziemy mogli oglądać już od 11 kwietnia na antenie Canal Plus o godzinie 21. Zapraszam do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Agatę Kuleszę znamy z brawurowych ról na dużym ekranie, m.in. w Sali samobójców i Róży. Teraz w najnowszym serialu Krew z krwi aktorka gra kobietę uwikłaną w sytuację bez wyjścia. Kochającą żonę, pogrążoną w żalu wdowę, kobietę na życiowym zakręcie i wreszcie główną rozgrywającą w przestępczym męskim świecie. Krew z krwi to 8-odcinkowa opowieść o kobiecie, matce trojga dzieci, która po śmierci męża przyjmuje jego rolę i staje na czele mafii. W rolę głównej bohaterki Carmen wcieliła się Agata Kulesza. To jest rola, która właściwie ma jakieś tam składowe, to znaczy to jest wyobraźnia reżysera, to jest scenariusz i moja wyobraźnia. Myśmy współpracowali z Xawerem i to nie jest tak, że ja się tutaj zanurzałam w środowisko żon gangsterów. Bardzo dobry scenariusz, bardzo dobrze napisany, więc mogliśmy z Xawerem próbować to budować i pchać dalej. Praca była trudna, dlatego że nie kręcimy tego chronologicznie, więc skakaliśmy po tych odcinkach. Jest to 8 odcinków, bardzo intensywne zdjęcia. Oprócz doświadczonych aktorów na planie serialu pojawiła się młoda krew. Maciej Musiał, znany głównie z serialu Rodzinka.pl oraz Natan Czyżewski, najmłodszy członek ekipy. Chłopcy zagrali synów głównej bohaterki. To jest taki skejcik troszeczkę. On, wiadomo, w pierwszym odcinku umiera jego ojciec i tym samym staje się też taką jakby drugą głową rodziny, bo mamy musi się zajmować braćmi, siostrą i w tym samym momencie się też zakochuje, więc tutaj musi dokonać wyboru, czy iść do tej dziewczyny, czy zostać w tym domu. I myślę, że tutaj jest właśnie ten, jak to mówi mój pan od polskiego, tragizm tej postaci. No i co? No i będzie dużo takich fajnych akcji, nie wiem, będzie strzelanie, będzie jazda na deskorolce w skateparku, będą jakieś akcje z dziewczyną, kłótnie z mamą. Także myślę, że będzie się fajnie działo. Pojechałem na casting, trochę tam mnie trzymali w pomieszczeniu długo. Był tam Xawery, pan Marek Palka, reżyser castingu. I wróciliśmy do domu. Następnego dnia rano właśnie przyszedł SMS, że nas wybrali. Wszyscy się zdziwiliśmy. No i tak to się zaczęło. Najlepszą przyjaciółką Carmen jest Sandra Kozłowska, w tej roli Izabela Kuna. Mi się podobało to, że on mówi o Xawerym. Chciał powiedzieć historię normalnych ludzi, uwikłanych w jakiś kontekst. Akurat tutaj tym kontekstem jest mafia, więc jest takie mocne słowo. I myślę, że ta możliwość, którą on nam dał właśnie do takiej pracy, żeby bez stereotypów, bez takich schematów pokazać normalnych, zwykłych ludzi w jakichś okolicznościach, to było dla mnie wyzwanie. Czy mi się to udało? No to jest inna rzecz, ale myślę, jak oglądam swoich kolegów w historii tej właśnie, to ja to lubię bardzo. Podoba mi się. Komediowa rola przypadła Gabrieli Oberbeck, która wcieliła się w Klaudię, kochankę gangstera na emeryturze i ojca Carmen. Aktorkę będziemy mogli zobaczyć nie tylko w serialu Krew z krwi, ale również w innej produkcji Canal Plus, Misja Afganistan. No fantastycznie, bardzo się chciałam spotkać w ogóle z Xawerem jeszcze wcześniej, jak oglądałam Wojnę polsko-ruską i inne produkcje. Bałam się, że może nie będzie mi dane, ale udało się, bardzo się cieszę. No myślę, że taka ekipa pozwala na to przede wszystkim, żeby się doskonalić, tak, że nie wiem. Gram z moim profesorem ze szkoły teatralnej. Jest moim chłopakiem, czyli Andrzej, profesor Jerzy Grałek.